Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem Michał Urban z redakcji PCMod.pl, a dzisiaj moim i Państwa gościem w podcaście, w zasadzie w rozmowie w PCMOD o e-sporcie porozmawiam z komentatorem counter strikea Dominikiem Domkiem Nowakowskim. Witam cię. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Y Najpierw porozmawiamy sobie z Dominikiem na temat światowej sceny E-Sportu, bo trochę się tam działo, a później w kolejnym nagraniu będziemy rozmawiać na temat Blasta, bo to zbliża się wielkimi krokami Blast faza grupowa Blasta Blast Premier 2021. No i tak, jeżeli mowa o najpierw o światowej scenie e-sportu, dzisiaj pojawiły się jakby rywal jest znany, Wisły All-in Games Kraków, czyli Virtus Pro, Dominik. I myślisz, że Wisła ma szansę, żeby pokonać zespół, który, no, w którym kiedyś, w zasadzie to organizacja, w której kiedyś grali Polacy? No, wiem, wiem, wiem. To bardzo dużo. Zbudziło oczywiście emocji, jak zwykle, w różnych forach esportowych. Przynosi, że Virtus Pro przecież ostatnio zwyciężyło CS Summit, więc to już w ogóle podbiło jako Virtus Pro, które w tym momencie wydaje się być do niepokonania, ale powinniśmy chyba podejść naprawdę na spokojnie do tego wszystkiego. Powinniśmy też mniej więcej przeanalizować ruchy przeciwnika i to nie oznacza, że będziemy mieli pierwsze starcie z Virtus Pro, to przegraliśmy. Myślę, że gorzej byłoby, gdybyśmy oczywiście tutaj tylko i wyłącznie hipotetycznie już mówiąc, byśmy mieli starcie z Astralis czy z Vitality, o, no czy z Navi. No tak, bo wiadomo, że i tak do takiej możliwości by nie doszło raczej, ale no, wtedy to mielibyśmy chyba powodu do tego, aby się przejmować i żeby już może Starać się jakiś plan awaryjny wyciągnąć spod kieszeni i próbować jakoś jeszcze ratować nasz zespół. Nie wiem, mówiąc, że dobra, tu przegramy, tam z kimś będziemy jeszcze próbowali potem zawalczyć o ewentualnie dol dolną drabinkę. No ale w tym przypadku to myślę, że Wisła ma szansę. Jeżeli się przyłożą, słyszałem, że teraz będą chcieli gdzieś wyjechać na, na bootcampa, jak już nie pojechali na bootcampa. Chyba już, no. no to tak, no to w tym momencie nawet, no to powinno to oczywiście im tylko i wyłącznie no zadziałać na plus. To powinno ich tylko i wyłącznie pomóc. Więc ja trzymam kciuki, oczywiście, no myślę, że każdy aktualnie fan CSGO z Polski trzyma kciuki, no bo taki reprezentant bardzo rzadko się trafia. Ja liczę, że będziemy mieli okazję bardzo długo te kciuki trzymać, że będziemy do samego końca kibicować naszej gwiaździe. No ale racja, no przeciwnik nie jest łatwy, ale jest do pokonania, jeżeli to mógł to wszystko jakoś spuentować. Tak, tym bardziej, że no, nie oszukujmy się, no to jest jedyny gospodarz tego turnieju tak naprawdę i... No, wypadałoby, żeby no, za, żeby Wisła po prostu zagrała na turnieju głównym. No jakiś polski polski akcent, no przydałby się, no bo dawno go nie mieliśmy. Tak najbardziej. A jeszcze, jeżeli pamiętam dobrze też drabinkę, to przy ewentualnym zwycięstwie, no to mamy potem starcie z Nipem oraz Complexity, w zależności oczywiście, która z drużyn tam odniesie zwycięstwo, więc uważałbym, że tam może być ciężej już niż z samym Virtus Pro, bo Virtus Pro to też jest taki zespół, który na ten moment całkiem nie się prezentuje, ale zaraz mogą mieć naprawdę bardzo słabą formę, i kto wie, czy ta forma właśnie nie objawi się może podczas Intel Extreme Master w Katowicach i czy po prostu tutaj Wisła z tego nie skorzysta, ale patrząc w jakim aktualnym. Nie jesteśmy w sytuacji, patrząc jakimi dużymi będziemy mniej więcej się zderzać podczas tej drabinki, to nie powinniśmy chyba naprawdę wyciągać zbyt pochopnych wniosków, także skreślać naszego zespołu, powinniśmy raczej po prostu skupić się na zwycięstwie i nie oceniać po prostu przeciwnika poprzez może pryzmat ostatnich meczów, bo po prostu jest rywal do pokonania, trzeba to zrealizować, trzeba się porządnie do tego przygotować i trzeba po prostu odnieść zwycięstwo. Jeżeli tak Wisła podejdzie, to myślę, że dojdą bardzo daleko. Jeżeli będą analizować zbyt mocno swojego rywala, mówiąc, że to jest bardzo silny przeciwnik, dużo silniejszy od nich, że nie mają szans, chociaż zakładam, że w głowach akurat graczy tak profesjonalnych to raczej nie występuje, ale no jeżeli takie sytuacje się gdzieś pojawiły, to wtedy moglibyśmy mówić, że oj, tutaj gdzieś się może jakaś noga podwinąć, także będziemy mogli mówić, że jakaś nerwówka się pojawi na serwerze, ale jeżeli Wisła wejdzie naprawdę z chłodnym podejściem, to powinniśmy odnieść zwycięstwo i mam nadzieję, że tak jak już wspominałem, z tej drabinki wyjdziemy oczywiście zwycięsko. Jeszcze jakby tutaj trzymałem ten temat turnieju w Katowicach, teoretycznie w Katowicach, bo to też warto dodać, że to jest turniej rozgrywany w internecie, no kolejny, no, ze względu na sytuację, która jest obecnie na świecie, no nie ma za bardzo jak rozegrać tego turnieju chociażby w studiu, gdzieś, gdzie tam były jakieś informacje na ten temat, ale z drugiej strony, no. No, mam nadzieję, że Wisła Wisła przejdzie przez te kwalifikacje i zobaczymy tą Wisłę w turnieju głównym. A jeszcze warto tutaj dodać, bo tam widziałem, że właśnie będzie kilka ciekawych wątków, jeżeli chodzi o mecze, bo na przykład Big kontra Movie Star Riders, a nie wiem czy wiesz, ale w Movie Star Riders gra Smuja. Tak, tak. No to tam staram się jakoś to wszystko staram się to wszystko jakoś kontrolować, ale ogólnie takich smaczków myślę, że mamy bardzo dużo, bo nie mniej jeszcze starcie. Dokładnie, słuchaj, wyciągnąłeś mi to z ust, bo też to jest właśnie pamiętam, że to starcie, które gdzieś mi się w tyle odbiło. No oczywiście tutaj ze strony Folena, tak? Będziemy gdzieś na pewno na to wszystko patrzeć. Dokładnie. OG, Fnatic, tutaj już może mniej ciekawie, no Mausport, wiedząc, że tam też przecież doszło do. Do Renegades, dokładnie tak, gdzie doszło do paru zmian. Ogólnie ta, no oczywiście, no sam IM zawsze jest ciekawy, i tutaj myślę, że nieco musiałoby się zdarzyć, abyśmy tak naprawdę oderwali wzrok od tych spotkań, więc to, czy to jest tak naprawdę faza grupowa, czy to jest faza już tak zwana ta finałowa czy scenowa, no to te i te spotkania zawsze potrafią nam bardzo dużo emocji dostarczyć. Wiadomo, tak jak wspomniałeś o takich smaczkach, Hmm? Gdzieś się one będą pojawiać, ale myślę, że akurat m, polska społeczność też smaczki aż tak dużego. Y, y, to powiedzieć, tak, aż tak, tak to mocno nie będzie na to zwracać uwagi może, bo mamy Wisłę, tak, no to oczywiście będziemy tylko i wyłącznie raczej znaczy, śledzić poscinania naszej białej gwiazdy i przeciwników, którzy mogą potencjalnie się jeszcze na naszej drodze pojawić. Dokładnie. No więc zobaczymy, co, co, co Wisła pokaże. No... Oby przeszła przez te kwalifikacje i awansowała do turnieju głównego, bo tak jak też wcześniej powiedziałem, że no dawno nie mieliśmy polskiego zespołu na no, na turnieju w roli gospodarza, no bo prawda, no, Wisła jest z Polski, więc jakby w, wypadałoby. No ale zobaczymy, no mam, miejmy nadzieję, że że Grzegorz Szparodzia-Małek i jego koledzy zakwalifikują się do turnieju głównego i tam już będzie walka, walka ostra z rywalami, naprawdę z no, z tego topu, no jakby, właśnie to, co, to co tam chyba wcześniej wspomniałeś o, o chociaż była Astralis, ale. No tak. No, no właśnie. To tak no że... możemy na początek sobie marzyć, ale pamiętajcie <laughs> uczywiste, że chciałbym, chciałbym takie spotkanie zobaczyć i to nawet może nie takiego, z takiego, z perspektywy, może o takiej, że no Astralis no, to jest naprawdę format zupełnie inny względem Wisu i tutaj. Nie ubliżając chłopakom z naszej, tego naszego polskiego podwórka. Ale takie spotkanie mogło być ciekawe, bo myślę, że dosłownie moglibyśmy taką meksykańską falę za każdym razem, kiedy jaka runda by nam wpadła na konto puszczać. I myślę, że każda runda do Sonia wygrana ze strony Wisły, to już byłby był punkt od razu w rankingu ogólnopolskim, więc kto wie, czy to tak by jakoś nie było oceniane. Ale mm, oczywiście no, małe są szanse do takiego spotkania dojdzie. Myślę, że dla nas największym sukcesem będzie oczywiście Aha. chociażby pokonanie tak, no awans, ale pokonanie Virtus Pro. I wyjście tak, tak, tak. też i tutaj właśnie z jeszcze tej, fazy grupowej, bo NIP oraz Complexity to też nie są zespoły łatwe. Ja tam udzielałem przecież ostatnio wywiad dla Ciebie, że Complexity na ten moment to jest taki tak, zes dokładnie. zespół, to jest taką bardzo niestabilną formą, ale uważam, że to jest też taki zespół, który jest w stanie bardzo mocno nam namieszać się w całym turnieju. Complexity z BlameFem na czele, bo ja naprawdę uwielbiam BlameFa jako kapitana, pomimo że sam może też jakimś świetnym kapitanem nie jest, ale bardzo ciężko w takich kluczowych sytuacjach potrafi pociągnąć zespół, potrafi też zdobyć jedną nominację, ale tak ważną, jeżeli chodzi o całą rundę, że zupełnie tak naprawdę bieg całego spotkania się Inaczej już potrafi potoczyć, więc myślę, że my aż tak łatwych spotkań nie mamy, ale jeżeli tutaj przez to przejdziemy, to potem chyba żaden rywal już nam nie będzie straszny i nawet jeżeli wisła by odpadła, oczywiście odpukać, bo jestem przestronny, jeżeli chodzi o takie właśnie rzeczy, odpukać czy tam podmuchać. Natomiast jeżeli przejdziemy przez te spotkania, to myślę, że dla nas to i tak będzie spora radość, a dalej, im dalej, tak, no to tym jeszcze ten uśmiech będzie oczywiście. Coraz chyba mocniej widoczny w naszych twarzach. No i oby, oby. Także, no, zobaczymy, co, co Wisła zaprezentuje w kwalifikacjach. No, oby awansowała i oczywiście, i oczywiście, no, będziemy się wszyscy cieszyć. Ale dobrze, w takim razie, jak teraz, yy, jeszcze jest kilka ciekawych tematów. Między innymi ten, że no, jeden z zawodników Mausy Sports jest obecnie. Takim Standinem w zasadzie, to no do końca nie wiadomo, czy on jest na testach, czy on jest Standinem, czy co, co to dalej będzie. Mówię tutaj o holenderskim zawodniku e, Chrisie de Jong, czyli Chris Jayu. Tak, e, tak Chris Jayu. E, I no nie wiem, on poszedł do tego Fan Plus Phoenix, ale w zasadzie, czy on tam będzie grał na stałe, czy raczej nie, nie wiadomo, jak ty myślisz. Tak, miałem okazję akurat komentować spotkania, w których Chris J. brał udział w drużynie Fan Plus Phoenix. Um, oczywiście mówię tu o spotkaniach DreamHack Open January 2021. Um, I ja powiem tak, wiele osób mogłoby chyba wyrobić sobie taką o mnie opinię, że jestem wielkim przeciwnikiem Chris J. Ja tak naprawdę zawsze staram się oczywiście być neutralny i ja tu też nikogo tak naprawdę... Nie, nie lubię ze sceny Counter-Strike'a, ja nie mam jakichś swoich bardzo ulubionych graczy czy znienawidzonych jakichś zawodników, natomiast Chris jest dla mnie niesamowitą zagadką, ponieważ ostatnio ten gracz chyba zalicza najgorszy okres w swojej karierze. Przejrzałem sobie jeszcze statystyki ostatnio, tak naprawdę w wolnym czasie z ciekawości, i on ma problem, aby wyjść czasem z 30 eliminacji, na przykład po rozegraniu dwóch map co już pozostawia sporo do życzenia i on oczywiście jest teraz na wypożyczeniu, tak jak wspomniałeś w Famplas Phoenix. No i tak troszeczkę się zaśmiałem patrząc po finałach, która całe, którą całe te drużyny oczywiście rozgra, rozegrały. Mam tu na myśli oczywiście 3 do 0 z drużyną Spirit. Nawet jednej mapie udało się w formacie Best of 5 pozyskać na konto. No i sam Hriżdej, który... On nie był obecny i jedyny chyba jaki wkład miał w to spotkanie, to najczęściej był eliminowanym na początku rundy zawodnikiem. No więc Chris Jay tak naprawdę chyba dobrym wyborem dla Fan Plus Phoenix nie był. Można byłoby się pokusić o innych graczy, ale może finansowo wychodził najbardziej korzystnie. Ale to też od razu ktoś powie, że od razu go też obrażam. Natomiast, no nie wiem, chyba do Małsport nie wróci mi się wydaje, bo Chris Jay tam też nie zaliczał dobrych występów i był taką kotwicą. Uważam, że był taką kotwicą w najważniejszych czasem spotkaniach, bo jednak gdzie ten snajperka, a ta snajperka w kluczowych momentach musi działać tip top. Miał problem z oddaniem celnych strzałów, miał problem z tym, aby obudzić się w całym meczu. Więc nie Taki wiem, tak, po prostu musi chyba przystopować, może zrobić sobie jakąś kawusię odpocząć, przemyśleć to wszystko. Pograć sobie Faceit Faceity albo po prostu na innych platformach, popykać sobie i może po prostu zmienić podejście do gry. Szczerze, ja nie jestem psychologiem sportowym, może ktoś by z tego więcej wyciągnął, ale na ten moment Chris Jay na pewno nie powinien brać udziału w oficjalnych spotkaniach. Dla niego najlepszy to jest moment, aby odpocząć, on jeszcze powrócić do gry jak najbardziej może, ale myślę, że lepiej odpocząć i nie być aktywnym na scenie CSGO przez jakiś czas, tym samym nie zaniczając sobie jeszcze swoich statystyk, a powrócić z przytupem, jako taki gracz, który no, odświeżył swój styl gry, który wyciągnął błędy ze swoich ostatnich spotkań i już jest na najwyższym poziomie, niż cały czas starać się udowodnić wszystkim, że ja jeszcze potrafię z tej sniperki strzelać i cały czas zaciskając pięści troszeczkę bić się w pierś, że jednak mi się nie udało, więc... Myślę, że dla Criszaya to jest idealny moment, żeby troszeczkę przystopować. Dla fan Plus Phoenix to jest idealny moment, aby z ja zrezygnować i spróbować może czegoś innego, bo sam zespół aż tak źle nie wyglądał, no ale jak co rundę, J oddawał swoje życie i to bardzo szybko, bo on chyba tam szedł naprawdę na niezłe rekordy. Pamiętam, że kiedy już miał chyba 5 czy 6 początkowych eliminacji, nie dla siebie, tylko oddając oczywiście swoje życie rywalowi, czyli śmierci. No to on już w pewnym momencie miał takie tempo, że po pięciu, sześciu sekundach już go na mapie nie było. No i w tym momencie cały zespół leży, snajperka też leży na midzie czy w innej tam miejscówce. No i to wszystko już zaczęło się bardzo szybko sypać z każdą rundą. No i w sumie już się pod sam koniec nie dziwiłem, że widzimy jednak wynik w finałach, czyli 3 do 0. Czyli według ciebie po prostu. Tak samo jak. Znaczy, chciałem powiedzieć, że według ciebie on powinien. Czyli Chris Jay powinien odpocząć od, od profesjonalnej gry. To samo, co zrobili jego koledzy ze sceny, ale też rywale, czyli Glaive, tak. Olof, kto Olof. Ktoś jeszcze tam był na. na ktoś tam był. Ja, jeszcze był ten. Zypeks był na. Oj, o, tak, to, tak. No i tam. Pewnie teraz nie wiem, już do, nie pamiętam kto już dokładnie tam był na tej przerwie, ale pa, na tej przerwie od profesjonalnej gry, ale kilku zawodników było powrócili, no i tak jakoś grają. Teraz przecież nawet jak, co ciekawe warto tutaj dodać, że magisk prowadził w Astralis, kiedy właśnie Grave był na tej przerwie, potem jak przyszedł, to no, teraz jest tym prowadzącym. Także no. no no, zobaczymy, co będzie z Fun Plus Playing, bo to jest organizacja, która przejęła skład po właśnie GoCen, tak? W której grali ci sami zawodnicy, oprócz Chris Jaya. No, ale właśnie, to teraz, jak już trochę ten temat wyczerpaliśmy, Chris Jaya, chyba że jeszcze chcesz coś dodać o Chris J czy, czy. Nie, ja myślę, ja się boję, że cokolwiek już powiem, bo myślę, że już wszyscy fani, jeżeli są tacy Chris J w nas w Polsce, to na pewno mnie nienawidzą, więc mam nadzieję, że tutaj cały nie, czas nie mamy nie, gdzieś jakąś tamę z kibicami Chrisa bo naprawdę uważam, że swego czasu to był jeden z lepszych snajperów na scenie Counter-Strike'a, ale no, tak jak osiągnął bardzo szybko szczyt swój, tak jeżeli chodzi o umiejętności, tak bardzo szybko gdzieś spadł, więc liczę na to, że Chris Jay zobaczymy chociażby na przeciętnym poziomie, bo na pewno jeszcze będzie miał wiele możliwości, aby coś od siebie dołożyć. Także, no, Chris J. może faktycznie, <laughs> faktycznie coś, coś, no zobaczymy co, co będzie, jak, jak tutaj będzie to wszystko się prezentowało, no ale właśnie na pewno będzie się prezentowało trochę inaczej Face teraz oraz no, prawdopodobnie Mouse Sports i w zasadzie nie wiadomo co o tym myśleć bo jak ja sobie tak myślałem trochę o, o tym składzie Mouse Sports znaczy bardziej o Face Clanie teraz niż o Mouse Sports to mhm. mam trochę takie wrażenie, że znaczy, nie chcę, nie chcę, też porównywać obu organizacji, bo to, to, jest zupełnie inny poziom, ale mam takie wrażenie, że Face Clan trochę nie wie, w którą stronę chce iść. Okej, okay. za, zakontraktowali Twistsa, czyli Rassela van Dulkena, który wcześniej grał dla Timo Liquid, ale teraz tak naprawdę nie wiadomo, czy Finn Carrigan Anderson, który już grał, w FaceClanie faktycznie dołączy do tego, czy nie dołączy, czy jak to. No nie wiem, to jest. Dla mnie to, to jest taki wielki znak zapytania pomiędzy tymi dwiema organizacjami, pomiędzy Mouse Sport a FaceClanem. Znaczy przyznam szczerze, że podobnie, podobnie myślę co do FaceClanu, że widać na ten moment, że chyba nie, nie wiedzą, w jaką stronę chcą iść. Może to też jest taki błędny może mój tok myślenia, ponieważ ja zawsze też widzę w głowie, że drużyna powinna być z jednej narodowości. To oczywiście jest błędne myślenie, ponieważ jeżeli drużyna jakoś się dobrze są zgra w języku angielskim, to też nie będzie problemu. Ja pamiętam jeszcze wywiad Dychy, kiedy grał w ekipie Sprout zielonych i on powiedział, że tam barier językowych tak naprawdę on nie odczuwał zbytnio. Może coś się zmieniło od tamtego wywiadu. Natomiast on Pamiętam, tam udzielając wywiadu, wspomniał o tym, że jeżeli dochodzi do sytuacji 2 na 2, on właśnie jeszcze grał ze Snatchim, to na spokojnie byli w stanie porozmawiać się w języku polskim, tak? Jeżeli była cała taka bardzo ważna sytuacja, no to w języku niemieckim czy języku angielskim i to wszystko jakoś tam ze sobą się pięknie łączyło. W no to na pewno to będzie język angielski. No i dodatkowo taka bardzo mocna mieszanka graczy, którzy... Poniekąd gdzieś są ze sobą bardzo blisko, ale pod niektórymi względami od, bardzo odlegle tak? od siebie są, tak, jeżeli chodzi o tak, poziom tak, umiejętności. Pytanie, co z tego tak naprawdę uda się wykombinować, ponieważ na ten moment mi to wygląda taki solidny, mocny miks z dobrymi nazwami nikami oczywiście, który może co nieco zagarnąć dla siebie, ale to też taki miks, który może czasem wystrzelić. Ale raczej wydaje się, że tylko i wyłącznie zamiesza gdzieś w fazie grupowej, co i co jakiś czas, a raczej taka regularna drużyna bez problemu pokona fejsa. Zakładam, że no jednak właściciel drużyny, który wydaje sporo pieniędzy, aby właśnie chociażby sam Twist przeszedł do tego zespołu, no to zakłada, że no uda się osiągnąć nim mu takie top 3. No ale patrzę na ten zespół, to na ten moment nic by na to nie wskazywało. Oczywiście ja się mogę mylić. Ja zawsze tutaj życzę wszystkiego dobrego, tak? Zawodnikom, którzy. Podejmują dość odważne decyzje. Poza tym Thomas Twist od dłuższego czasu mówi, że planuje rozegrać sporą część swego czasu na scenie CSA, właśnie na scenie europejskiej, więc już ta decyzja gdzieś tam w głowie może mu krążyła od dłuższego czasu i w końcu będzie miał możliwość zrealizowania siebie a zrealizowania się w ogóle, przepraszam, w profesjonalnym takim rozumieniu, jeżeli chodzi o scenę Counter-Strike'a, więc kto wie, może Twist tutaj po prostu jeszcze lepiej będzie prezentował się niż w składzie Liquid, bo jeszcze troszeczkę tak odbijając pozwolę sobie, to uważam, że Twist chyba nie był najgorszą rzeczą w składzie Liquid. To on nie był takim mocnym punktem powodującym, że no tym Liquid nie był w stanie osiągnąć zbyt wiele w ubiegłym roku. Niemniej jednak zamiana na Fallen'a na pewno też dobrze zrobi amerykańskiemu zespołowi, więc kto wie, może tutaj też jakaś zamiana Właśnie w składzie Face wyjdzie na, do, na plus, na dobrze. No, zobaczymy, bo to ja zawsze powtarzam, że jakby. Wiesz, to jest tak, że też muszą się zgrać. To wszystko, jest, to wszystko jest jeszcze takie świeże. Ale mam trochę wrażenie, że tak jak też powiedziałem już, że jakby. Ja mam trochę takie wrażenie, że kompleks y, Face Clan działa podobnie jak Complexity, czyli to co też tam w wywiadzie jest zapraszamy oczywiście do tego wywiadu na naszej stronie z Dominikiem, e, że no Complexity, znaczy Face Clan tak naprawdę nie wie jaki chce mieć skład, powiedzmy, no bo tam nie wiadomo co tam czy czy Carrigan, czy ktoś, czy, czy jak, jak to jeszcze co co tam się będzie działo i to samo jest w Complexity. No Complexity ma teraz mm, ale też jakby oni też chyba, właściciele nie wiedzą, co z tym składem, jaki oni chcą mieć spład, prawda? Też taki, hmm. To jest też takie trochę no wszystko pomieszane. No, racja, więc. Yy, sporo Trudno... takich zespołów, uh -huh. które, przepraszam, no tak, bym powiedział, że podobnie jak Face wyglądają, chociaż w składzie Complexity to myślę, że trzyma się wszystkiego bardziej w całość, to wszystko, więc może. Nam się tylko wydawać, że po prostu face Clan na ten moment nie jest aż takie solidne. Muszę też musimy poczekać do rozegrania większej ilości spotkań, bo chyba mieli tam już możliwość rozegrania w takim składzie dwóch meczy. Bodajże chyba tak, oni tam gdzieś ostatnio rozegrali coś tak na OG. Nie, nie, mówię tu już o Faceclanie tak. Aha, oskakując face troszeczkę, jeżeli chodzi o ich dyspozycję. Co do Complexity, no, to mieliśmy sporo takich meczów, gdzie mogliśmy zwrócić uwagę na ich formę. Poza tym przed nami przecież jeszcze kolejna edycja Blasta, gdzie oczywiście jak zwykle też znajdzie dla siebie miejsce Complexity. No i też już znamy ich przeciwnika, i to nie będzie łatwy przeciwnik po raz kolejny Vitality, zostało im przedstawione przed twarzą. Tak, więc uważam, że no tutaj Complexity ma po prostu pecha, bo gdyby zaczęli troszeczkę łagodniej grupę, to byliby w stanie więcej od siebie dołożyć, jeżeli chodzi o po prostu swoją obecność w turnieju. Tutaj niestety obawiam się, że historia może zakończyć się bardzo podobnie. No chyba, że w Dolnej Drabince uda się no, dłużej pozostać przy życiu. Ale jeżeli w dolnej drabince teraz gdzieś pojawi się nagle Astralis czy Nawi i też no będą musieli chyba... uderzyć, no tak, no to Complexity raczej, raczej chyba nie będzie miało znów długiej i jakiejś przyjemnej historii do wspominania. Znaczy, mi troszkę, Dominik, jest y, trudno zrozumieć y, działanie jakby niektórych organizacji, bo hmm? może faktycznie oni dobrze kombinują, ale coś, coś tutaj nie wychodzi. Ale jeszcze wracając do face Clanu, bo. Ja dzisiaj na Twitterze przeczytałem, znaczy przeczytałem. No przeczytałem, ale też posłuchałem. Bo ostatnio był na LTV na tym takim podcaście u nich, był Flusza, czyli był zawodnik Fnatic, który hmm. miał tam razem z Sanem, z, z Sanem, z kimś jeszcze miał tam tworzyć, a z Automaticiem miał tworzyć skład, ale on powiedział też, że już miał wiele propozycji od sklanu żeby tam grać, tak, tak zrozumiałem z tego. Dokładnej wypowiedzi tam nie z. Znaczy, nie jest, że nie znał angielskiego czy coś, tylko już jakby ja w zasadzie przeczytałem to, że on miał tylko yy, propozycje. Więc ja mam po prostu takie wrażenie Dominik wiadomo, że można się z tym nie zgadzać, nie zgadzać, ale że Face rozmawia z wieloma zawodnikami, a i tak z tego nic nie wychodzi. A czy powiem tobie tak, Facebook clan, face clan na pewno dysponuje niezłym e, funduszem finansowym. To na pewno. I, i tu już nam niejednokrotnie pokazali ściąganie, chociażby takie osoby jak Coldzera, Olofmeister, teraz Twist. E... Czy Carigan, no czy Karigan no też wcześniej. Tak, tak, no ale na pewno tutaj mówimy no. o, nie no. wiem, tysiącu złotych, czy coś no w tym no, stylu. To no, no są no, już no. poważne kwoty. No i przecież jeszcze swego czasu Nico. No tak. ja, ja pamiętam okres, kiedy Face Clan całkiem nieźle prezentował się i zrobił niezły boom na scenie sportowej, ściągając właśnie same gwiazdy, tak naprawdę. No mieliśmy tam paradę celebrytów i tak naprawdę perełek ze świata e sportu. No i ktoś kto może nie podchodził do cesa ostrożnie, ktoś kto nie zna tak naprawdę dokładnej budowy gry to by na pierwszy rzut oka powiedział, jezu, takie gwiazdy, tak, ale to się musi sprawdzić, no przecież Olof Meister, tak, Nico, no najlepszych ściągali, jeszcze przecież Guardian grał, tak? Tak, no, Także to tak, tak, i, i to jeszcze w okresie, kiedy, no, fenomenalnie z tą awupą się obchodził. To niesamowity wtedy. Tak, no, ale, tak. No, ale, też na drugi, na drugi, na drugi dzień ktoś mógłby wstać, i powiedzieć tak, kurczę, ale Olof Meister przecież też gra WP. Guardian? Też Awolta gra. AWT gra. I tak, no i w sumie patrząc, że te pozycje gdzieś się na siebie nakładają, z drugiej strony są to zupełnie inne charaktery gry, że tutaj mamy tak naprawdę Olofmeistera, który jest w stanie bardzo czasem agresywnie rozegrać, ale bardziej mi się Olofmeister przynajmniej pod ten okres, który teraz możemy oglądać, to się kojarzy raczej z pasywną grą. To nie jest Olofmeister, który jest w stanie wybiec z tekiem no i nie, zdobyć nie, pięć nie, eliminacji, to już nie jest ten Olofmeister, tak? Ale tam gdzieś Guardian, który no, charakteryzował się bardzo agresywnym stylem gry i to też jakoś wpływało często na... Na losy całego zespołu. No i Fejs Clan, które no, tak naprawdę trzepie tą sakiewką wielokrotnie, niejednokrotnie. I w sumie pamięci uczciwie, że nawet w sumie chyba pominąłem ten wiele ale nie zdziwiłoby mnie to, gdyby jednak te zaproponowali mu udział. Co prawda, Astralis Przepraszam, Astralis, Fnatic zrobił jeden z najgorszych możliwych ruchów, eliminując flusze zespołu, ponieważ ten zawodnik taki miał udział w rozwoju drużyny, że a szkoda gadać. Uważam, że tutaj Flusza był po prostu trzonem w Natik i brakuje chyba tylko usunięcia jeszcze od regularnego zespołu JW. No i w tym momencie robi się też jakaś karuzela. Ja rozumiem, że zmiany są potrzebne. Wiele osób może podchodzić do obecnych zmian troszeczkę z przymrużeniem oka, ze względu na to, że my przyzwyczailiśmy się do, no teraz już pójdę po bandzie, do starego Vitus Pro z tazem, ze snaksem, itp. i już przecież ile osób powiedziało, że to już nie jest to virtus Pro i już inni kibicują. Myślę, że jakby Navi zrezygnował z Simpla, ale oczywiście raczej to nie nastąpi w przypadku kolejnych nawet kilku lat. No ale jakby tak do takiej sytuacji doszło, to też by powiedział, że to już nie jest to Navi. No i my jakoś staramy się katerg... kater... no, przypinać etykietki, przepraszam, do konkretnych drużyn i jeżeli coś się zmieni, to od razu nie jesteśmy fanami, to już nie jest ten zespół t.p. a to są organizacje, które starają się cały czas utrzymać najwyższy poziom to też jest pamiętajmy, że maszynka finansowa i przede wszystkim ta drużyna ma zwyciężać. A jeżeli coś działa nieprawidłowo, no to trzeba jednak naoliwić i co nieco w tej maszynce pozmieniać. Myślę, że Face po prostu zbyt często wymienia elementy i może nie patrzy w kontekście właśnie połączenia nawet mało znanych nazwisk, ale pod kątem umiejętności, a nie tylko i wyłącznie za pomocą nazw. No, oczywiście myślę, że tam też są jakieś badania robione, czy jakiekolwiek plany. Mam nadzieję, że to też tam wygląda, a nie to, że organizator się budzi, tak w sumie chciałbym Olofmeistera w zespole, tak, robimy to, robimy to i wchodzi nagle do, do gabinetu, tak, kupujemy Olofmeistera, no, tak, ile, nieważne, mamy bardzo dużo pieniędzy, nie ma najmniejszego problemu, bo ktoś może chyba tak na ten moment to wszystko wywnioskować po ruchach FaceClana, no ale kto wie, no dajmy teraz, e, może jednak temu zespołowi się rozkręcić i może wtedy będziemy mogli też jakoś bardziej kategorycznie podejść do działań całej ekipy. Na ten moment e, czeka ich e, ciężki sprawdzian starcie z Liquid bodajże, właśnie w nadchodzących rozgrywkach Blasta. Widzieliśmy, jak Liquid sobie radzi ostatnio. Liquid, które, no myślę, że na ten moment jest jedną z lepszych drużyn, które, no, które jeżeli popracują oczywiście nad strategią, no to będzie bardzo ciężko pokonać. W szczególności z Fallenem, który ewidentnie chce troszeczkę na nowo powrócić do, do łask ze snajperką. No i też starcie oczywiście, jak już cały czas wracam na takie smaczki, uwagę, no to Liquid, Twist, zobaczymy, zawsze takie mecze przykuwają oko kibica, ze względu na to, że jeżeli tutaj Liquid wygra, no to będzie oczywiście śmiech na sali, że Twist dobrze odszedł, jeżeli Face wygra, no to będą się ludzie śmiać pewnie, że a, mógł zostać, jednak tutaj wiadomo, że Liquid złą decyzję podjęło ale też nie powinniśmy oczywiście po takich meczach wyciągać tego typu wnioski. No ale to będzie ciężki sprawdzian dla face, tak już wracając do głównego wątku i myślę, że, jeżeli tam zawiodą, no to będzie ciężko. To jest ich idealny moment, aby pokazać, że te zmiany tak naprawdę mają jakiekolwiek podwaliny i że te zmiany, no są w stanie coś Zmienić, że teraz zobaczymy odmienie na face, które stara się o minimum top 10, bo będąc aktualnie na 19 rankingu Hell TV z takim składem, nie prezentuje się to wszystko zbyt dobrze. już na pewno będziemy musieli po prostu wiesz, już nawet nie poczekać, ale po prostu, jak, jak już to wszystko, jak już te wszystkie zmiany będą już takie, że już ten, te składy będą już takie. Yy, stałe, no to wtedy chyba będzie najlepiej, żeby jakoś już takie wnioski rozmawiać o, ta, o, o tych składach, bo na razie to tak jeszcze nie wiadomo, co nawet będzie z Kariganem, bo yy, no ma niby przejść do Face ale no tak naprawdę nic Więcej na razie nie wiadomo. Ja powiem tak, chyba będziemy już tak mówić. Rozumiem, że jeżeli jakikolwiek poważny zawodnik ze świata CSGO odchodzi od drużyny, to face Clan już wystawia mu kontrakt, nawet jeżeli mają stałą pionkę. Znaczy, na ten moment face Clan nie prezentuje się najgorzej, jeżeli chodzi o skład. Są w stanie coś podziałać. Zobaczymy oczywiście, czy tak jak już tutaj chyba wspomniałem wielokrotnie o tym, że musimy poczekać po prostu na rozwój wydarzeń. FaceClan chyba musi po prostu troszeczkę się zgrać, muszą troszeczkę też popracować z Twistem, to był poważny transfer. Twist też ma poważne plany co do rozgrywek w Europie, ja już o tym też mówiłem, więc zobaczymy jak się to wszystko e, potoczy. Liquid pokazało, że zmiana jednego zawodnika jest w stanie troszeczkę odświeżyć styl gry, tutaj może być bardzo podobnie, na co oczywiście liczę, że w końcu FaceClan też wyniesie się troszeczkę na e, Swoich y, aktualnie wyższych możliwości, czyli gdzieś tam dziesiąte miejsce w rankingu ogólnoświatowym jest jak najbardziej wskazane. No ale do tego potrzeba y, czasu. A co do Karigana, no to na tym moment, y, może Fanfast Phoenix? <grybujesz> tam się na pewno powinno zwolnić miejsce, więc w teorii tam Karigan może zawitać, chociaż oczywiście to też by tam się zakładam, że sprzeczało co do umiejętności zawodników i co do pozycji, ale może gdzieś się dla niego miejsce znajdzie na ten moment jeżeli chodzi o takie topowe drużyny no to większość no slotów jest zajęta, tak byśmy to powiedzieli tak byśmy to ujęli o nie wiem, już w sumie, już nawet nie wiadomo, co, co o tym facecanie mówić, co o tym facecanie myśleć, bo właśnie tak jak że możliwe, że to będzie tak, że większość zawodników gdzieś tam, no faktycznie w tym facecanie będzie grać. Teraz, jak tak powiem, myślę, że. Może <śm> dwa zespoły <śm> zrobią, to. <śm> no, albo jakąś akademię, czy coś, tak jak z jest. Tak jak, jest, tak jak jest ten. tak jest, Znaczy, no bo Ninjas in Pyjamas ma tą, tą całą akademię. jak Ninjas. Także. Yy, tak no... NABI no. też ma akademię, NABI Junior przecież, tak? A, no, tak, pamiętam, no. tak, tam był ten. Astralis też ma akademię, e, też przecież wystawiają swoje. Astralis swoich... Talent? Nie, czy jak to tam się nazywa? Tak, nie tak, wiem, tak, nie, tak. Dobrze tak. powiedzieć. Astralis Talent, z tego co pamiętam, to jest, to jest ich akademia, więc. Ale, ale wiesz, co, jeszcze ci powiem jedną rzecz, bo ja tak sobie myślę, że jestem ciekawy, jak teraz by wyglądała scen światła scena światowa scena Counter-Strike'a, gdyby do składu dołączyli, jakby te składy, które były gdzieś tam na początku, takie powiedzmy Virtus Pro, NATO, jakby, jakby to wszystko teraz zaczęło grać, tak się właśnie zastanawiam w tym, znaczy w ogóle, że jakby, Wszyscy ci zawodnicy, którzy kiedyś grali, faktycznie teraz grali. Ciekawe jakby się to, czy coś by się na tej scenie zmieniło, czy, czy byłoby tak yy, tak też ciekawie, no bo nie. No, fajnie to wszystko, fajnie to wszystko wyglądało i, i myślę, że tutaj na pewno no, widzieć na przykład Niko z Kariganem. No chciałbym, ja też kiedyś o tym zresztą pisałem na Twitterze, że chciałbym ich razem w zespole, Niko Karigan. No przecież nie wiem, i ktoś jeszcze do nich, jeszcze trójka jakichś zawodników. Może być nie wiem, na przykład ja, ja lubię bardzo Frozena na przykład z Mouse Sports, lubię mm -hmm. też na przykład Bymasa. Coś, no, tylko że to są też młodzi. Chociaż kiedyś też o tym zresztą pisałem tekst, że. Mm, jakby Mausy Sport, znaczy Karygan w sumie zbudował Mausy Sport od początku. No tam tylko był kto, Chris Jay tak naprawdę. Tak. tak. I, i no nie, no, no Robs, nie Robsa chyba nie było wtedy. Czy był? Nie, ale Ro, Ro, Robs już trochę też z tego, co pamiętam, to gra w zespole. Tylko. Więc jeszcze... Robs hmm? na ten moment od chyba 2017 chyba tak, od 2017 będzie Robs w zespole, coś koło ale, tego. Więc on ale, też ale, bardzo długo. Tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że właśnie. Jakby Mam takie wrażenie, Dominik, że <laughs> Już my się trochę śmiejemy z tego facecanu, ale tak, chyba muszę znowu powiedzieć, że. Płuchaj. Tam, gdzie Karigan idzie do zespołu, tam ten zespół trzeba tak naprawdę budować. No bo tak, w Mouse Sports trzeba było zbudować zespół wokół niego i wokół Chriszeya. Mm -hmm. Teraz. W faceclanie, no i jest ten zespół, ale też trzeba będzie jakoś tą drużynę uporządkować. Więc ja mam takie, ja mam y, też y, prawdopodobnie, znaczy, chciałem taki też falieton napisać na temat tego, że w zasadzie takie faceclanowe porządki, ale też jakby o tej właśnie obudowaniu zespołu, no bo też będzie musiał, jakby Karigan no ułożyć tak. ten zespół. No nie oszukujmy się, no będzie musiał ułożyć Twista, ułożyć Brokiego, Reyna. Kto tam jeszcze w tym teraz w tym. No jeszcze no zobaczymy w ogóle, jak ten skład będzie w ogóle. Podsumowanie tego składu, kto tam będzie grał, ale trzeba powiedzieć, jasno, no Kaligan znowu będzie musiał budować zespół tak naprawdę. Znaczy, ten zespół jest, ale wiesz, chodzi o takie uporządkowanie go w mhm, całości. W, w, wszystkich, nie. Jestem ciekawy, jak, jak to wszystko będzie działać, bo o ile w Mausy sport działało, naprawdę, no wygrana SL Pro Liga chyba, nie wiem, dziewiąty chyba sezon oni wygrali, jeszcze to było na Lanie w Danii, w Odense chyba oni grali wtedy, jeszcze kiedy te, trenerem był ten cały, jak on się tam nazywał, ten, yy, nie mitr, tylko ten wcześniejszy, też Duńczyk, oj, wyleciało mi teraz głowy... Yy. Oj, to no, powiem Ci, to, ja tutaj to... nie pomogę akurat, co do trenera ale, Mausports. Ale jeszcze hmm. jeżeli chodzi o Maus Sports, no to właśnie to, to był zespół naprawdę, który grał fantastycznie, no przecież Oj, tak. wygrali, jeszcze z woxikiem wtedy wygrali, wygrali ten ESL Pro League u siebie, także... No, pamiętam, że Carrigan był wow, że no, jak jeszcze y wygrywasz u siebie, no to tak samo jak jeszcze przecież Wirtusi w 2000, to było to 14 rok wygrali, bo ja się wtedy jeszcze się nie, nie, nie interesowałem się w ogóle e sportem, mhm. ale chyba w, w Ninjas in Pyjamas chyba wtedy pokonali, bo pamiętam, że jeszcze wtedy y dziewczyna Neo siedziała. Na trybunach, więc no to, to, było, to było, jeszcze wtedy grali, tak, oni grali wtedy doskonale, więc ja sobie teraz y, próbuję to przypomnieć, jak, jak się nazywał ten trener y, Mouse Sports, bo to będzie mi potrzebne do Rain Alan Petersen, właśnie, właśnie. I no wiesz, jeżeli wygrywasz tak naprawdę jako trener, i masz przed, y, wiesz, i masz przed sobą swoich kibiców jako prowadzący, który jest Karigan i ma przed sobą swoich kibiców, no to to jest niesamowite. I oni wtedy wygrali ESL Pro League, ESL Pro Ligę, sezon, jeżeli dobrze pamiętam, sezon nie dziewiąty, tylko dziesiąty. Pokonali dziesiąty, po, tak. Pokonali y, Natik, ale coś mi tu jeszcze nie pasuje w tym wszystkim, bo oni też z Australii zgrali y, jakiś film. No ale dobra, już mniejsza, już mniejsza o to. Też pamiętam, że z Australii zgrali w jakimś filmie, a może to była dziewiątka? Już, ach, już za dużo tego wszystkiego, już, <laughs> za, już się to człowiekowi potrafi, potrafi mieć. Tak, już, już to wszystko jest takie. Już, już, wiesz, to, że to nie są lany, bo na lanach to jeszcze można by było, ale że to jest wszystko w internecie, to tak samo jak na przykład y, Team Vitality Complexity. No już chyba. Drugi, czy trzeci raz będą za sobą grać na blaszcie, tak? Więc tutaj, że jakby. No tak, zobaczymy, może, może coś się w końcu zmieni, ale tak. jeszcze troszeczkę wracając do tego co wspominałeś, że jakby to wszystko dzisiaj wyglądało, kiedy byśmy zobaczyli tutaj może stare Virtus. Pro Myślę, że dzisiaj okay, też możemy co? chyba powiedzieć, że stare Fnatic. E, powiem Ci uczciwie, że mogłoby to by wyglądać zupełnie inaczej, tak samo jeszcze o Zeus w Na'Vi, no te wow, takie klimaty. Uważam, że tamta scena, tak. powiem Tobie uczciwie, no ja też może patrzę przez pryzmat tego, że na tej scenie się wychowałem, że to mnie zmobilizowało do tego, aby poświęcić jednak sporą część swojego życia właśnie CS-owi, no i znaleźć się w tym miejscu, gdzie aktualnie jestem, Cię jako komentator. E, uważam, że tamta scena była bardziej ciekawa, mniej właśnie takich e, Wymian, bardziej wszystko Ale, skupione na wszystko zwycięstwie wszystko i. Stałe. Ale też i poziom był strasznie wyrównany, bo dzisiaj mówimy o Australii, Vitality, to jest ta topka, doszło do tego jeszcze Navi, Na'Vi, które cały czas krążyło, ale pokazało na ostatnim blaście, że nie wolno ich lekceważyć, pomimo, że może nie są tak często na tym pierwszym miejscu, no to masz są w stanie... Zespoły, nie? Tak naprawdę. No tak, tak dokładnie tak. Masz. No bo akurat BIG bym totalnie odrzucił z czwartego miejsca, patrząc jak zaprezentowali się podczas DreamHacka, gdzie byli mocnym faworytem, a przegrali na zespół, który był dużo, dużo niżej w rankingu ogólnoświatowym. Ja doskonale też wiem, że ranking ogólnoświatowy nie jest wszystkim, i często zespoły, które znajdują się tak naprawdę pomiędzy przepaścią punktową, są w stanie całkiem niezowidowisko nam dostarczyć, ale no, w tym przypadku, oczywiście, powinno to wszystko inaczej wyglądać. Ale wracając do głównego wątku, to tamta scena była bardziej ekscytująca. Żałuję, że tam nie miałem możliwości skomentowania jakichś spotkań, bo przyznam szczerze, że tam często te spotkania były niesamowicie ciekawe. Widzieliśmy wiele zwrotów akcji w Simple, który może nie na tyle, że stawia dopiero co kroki, ale też był takim młodym wilkiem. Dzisiaj byśmy raczej powiedzieli, że jest takim starym wyjadaczem, który już się bardzo dobrze czuje na scenie CSGO. Astralis, które też tam poniekąd gdzieś dopiero zaczynało krążyć, więc to wszystko pięknie się ze sobą komponowało. Szkoda, szkoda. Nie mówię, że dzisiejsza scena nie jest ciekawa, bo widzimy przecież Zayu, gracza fenomenalnego, gracza, który tak naprawdę... Gra osobno i z zespołem, jeżeli trzeba. To jest tak. moim zdaniem największy fenomen, ponieważ jest to zawodnik bardzo indywidualny, ale zawodnik, który nie obarcza tym całej też drużyny jakoś. Zawodnik, który nie powoduje, że ta drużyna w ogóle jest w miejscu, która nie jest w stanie czegoś osiągnąć. Ja widziałem świetny moment uchwycony na kamerkach właśnie dzięki organizacji Blasta, kiedy cała tam drużyna zbija piątki, a on sobie tam zajadał chipsy i popijał sobie jakimś tam napojem słodkim, nie? Zupełnie siedział w rogu, zupełnie wyłączony, uśmiechnął się tylko, zmachnął sobie głową, ale jakby dosłownie w domu siedział i nawet nie myślał o tym, że rozgrywa bardzo ważne spotkanie. Oczywiście abstrahując już od tego, że Vitality nie wygrało przecież ostatniego Blasta i no to właśnie Navi wyeliminowało Cały zespół zajmował, ale chciałem tylko tym udowodnić, że no też żyjemy w ciekawych czasach, gdzie jednak są niki, które warto obserwować. Natomiast tamta scena chyba była po prostu bardziej taka. O jezu, tu już bym popłynął, bym powiedział majestatyczna, ale bardziej może taka emocjonalna. O, to myślę, że jak najbardziej się wszystko wpisuje, ale też może takie mam podejście po tym roku, który niestety nas jakoś zatrzymał, czyli 2020. I może też czy przez to wszystko scena CSGO trochę opadła właśnie pod względem takich emocji, pod względem takich wrażeń, że to wszystko cały czas tak internetowo się odbywa, że my cały czas oglądamy tak naprawdę graczy za pomocą kamerek. I tak fajnie, że taka oczywiście możliwość się pojawiła, bo przecież z tym były problemy i z podsłuchiwaniem graczy za pomocą TeamSpeaka, co ostatecznie zostało zniwelowane w turniejach Basta. na no to też był taki elemencik, że moglibyśmy poczuć się dość blisko zawodników, ale może, może w końcu, kiedy wrócą te rany, to będziemy w stanie powiedzieć, że jednak ta scena także jest taka poniekąd zruszająca, że także jesteśmy w stanie emocjonalnie jakoś zintegrować się z zespołem walczącym aktualnie na scenę, ale na ten moment to widzimy po prostu taką suchą rywalizację, czasem bardzo ciekawe zagrania, czasem takie mecze, które nie porywają. Zobaczymy oczywiście, jak się to teraz wszystko zaprezentuje, no właśnie w nadchodzących rozgrywkach Blasta oraz Intel Extreme Master. A jeszcze tak znalazłem taką tutaj informację, znaczy wyczytałem w zasadzie taką informację, że nie wiem czy każdy takiego gościa jak Daniel DJL Narancić, to jest nowy trener Copenhagen Flames. Znaczy, coś, znaczy, może wiadomo, że to nie jest jakiś nikt taki znany, czy coś, ale, ale on tam chyba w, miał jakiś, w, tam chyba na w kontakcie gaming jeszcze chyba miał swoją obecność, ale ja to tylko tak, tak mówię, bo to, no Copenhagen Flames to też jest znana, znana marka, znana organizacja, tak. prawda, więc jakby tutaj, no, nie, to nie jest zespół znikąd, ale przecież mi się bardziej kojarzy Kopenhaga Flames z zespołem takim, który, który bior, bierze udział w takich mniejszych turniejkach i tam jest w stanie dużo osiągnąć i to jest taki zespół, który no potrafi... Spory a potrafią, opór... a potrafią. Tak, Już tak. Nie, no, przecież to wiesz, no mają takich zawodników jak Asilion, prawda, no, tak, tak. E, Manx, Reszta to jest taka chyba mniej znana, bo Jabi, Nikodos i Nodios to chyba to są takie... Nikodos, mniej... akurat kojarzę Nikodosa, hmm. chociaż... Może wielu osobom akurat też to zbyt wiele nie mówić, ale nie wiem czemu akurat Nikodos mi gdzieś utknął, utknął no, w ale głowie. Marks, na przykład Asilion. No, On Asyli grał w wydrużenie Singularity jeszcze mm. przez bardzo krótki okres czasu nikoto A, a Asilion grał razem z Pawłem Innocentem mockiem, przecież Matt Lions, prawda? Więc no tak. Tak jakby. No dobrze, więc tro <laughs> trochę sobie pogadaliśmy, trochę sobie pogadaliśmy o tej światowej scenie, bo Dużo się dzieje na tej światowej scenie tak naprawdę. No, dużo się dzieje, no, dużo jest takich różnych e, znaków zapytań, na przykład na Twitterze dużo jest takich różnych, e, ciekawych, e, ciekawych rzeczy e, informacji, takich, wiesz, wątków, o których warto porozmawiać, więc myślę, że, że, że to, to ciekawy temat, także e, no cóż, no porozmawialiśmy sobie przede wszystkim o, o faceklanie. <grym> o FaceClanie, porozmawialiśmy sobie trochę na temat Jem Katowice, na temat y, trochę no, Chris właśnie, także no cóż, no mam nadzieję, że, że ten, y, ta rozmowa się komuś spodoba, jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, czy to do mnie, czy to do Dominika, y, odnośnie nawet komentowania czy to bardziej do Dominika, ale <laughs> y, możecie oczywiście śmiało pytać, myślę, Pewnie. że tutaj Dominik wam odpowie, y, no cóż, także Powoli będziemy to już kończyć podcast, bo już. Wyczerpaliśmy no, już, temat no, wszystkiego. No, no, tak naprawdę już, już nic na razie, na no, no, spokojnie trzeba do tego podejść, myślę. Trzeba wiadomości czytać. Wiadomości trzeba czytać o światowej scenie. No i chyba teraz takim największym zaciekawieniem jest. Właśnie tutaj Facecam, Mouse Sports, Carigan Face i tak dalej. to jest chyba takie naj, naj, najciekawsze I Liquid, I Liquid też. Myślę, no że do i tego i wszystkiego i też. też. Tak, Chociaż, tak. Chociaż Liquid wydaje się być bardziej solidnym zespołem, bo zakładam, że tutaj patrzymy raczej pod kątem takich zespołów zagadek aktualnie, które Dokładnie. nie wiadomo, co będą w stanie nam zaoferować. Ale patrząc po transferach, to Liquid tak, bym do tego wrócił, bo przecież to jest bardzo, bardzo świeży temat. Dokładnie. no i... Trzeba, trzeba czytać wiadomości, oglądać mecze, no i zobaczymy, co, co, co tutaj się na tej scenie będzie działo. A myślę, że dużo się będzie działo, bo tutaj teraz tak, tak naprawdę turniej za turniejem. Dreamhack, y, Open January, CS Summit, Blast Premier, potem ten Extreme Masters Katowice. Także, no, jest tych turniejów i będzie trochę. To, tak mi się wydaje, bo tutaj nie będzie jakby dużej przerwy, bo jest turniej za turniejem. I Dokładnie tak. Tutaj, tutaj. No, oby Potem oby... SL Pro League startuje, Ta, więc gdzie będziemy mieli także po, za mnie to dwóch polskich zawodników, bo i Mateusz ma ten Wilczewski Boże Ganczewski chciałem powiedzieć, jak ten. I no, nazwisko podobne trochę, więc Mówię. i. Może i, 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 I Paweł Dycha, Dycha. No ale właśnie jeszcze tylko tak na koniec już na koń, koń, końcowy wątek dycha w ENS no, no to co on robił ostatnio w meczu z Ling... Ling... Vikings. Tak, to... No, no... No Paweł jest niesamowity, no to jest... Tak bardzo Paweł lubię osobiście, więc... niesamowity chłop, niesamowity grać, no... no ja miałem wrażenie, że po prostu on sobie wszedł i tak sobie gra, o, siedzi sobie, tak, tutaj herbatka jakaś, tutaj tutaj sobie tak. No, rozmawia, wiadomo, rozmawia, komunikuje się, ale sobie tak siedzi i tak mówi. A dobra, tu sobie kliknę headshot, tu sobie kliknę. A, tam, no i tam, nie, mi tam wykręcił w tych fragów, ale nie, znaczy, przepraszam, nie wykręcił, tylko zdobył teraz, zdobył fragów, ale no. Dycha wyróżnił się wow. na tyle całego zespołu, bo on chyba tam koło dziewięćdziesiątki akurat, to pamiętam, bo oglądam to spotkanie. Ale myślę, że to jest faktycznie, że on faktycznie... No, tak w dyspozycji no, jest? Myślę, że tak, bo jest. Dycha ogólnie to jest gracz, który bardzo się mocno stara co do gry i on to wielokrotnie myślę, że podkreślał w Sprout, Sprout. Sprout możecie tutaj teraz... O. Ach, nie. nie wiem, zobaczymy, nie. bo Sprout może też zrobiło dobry ruch, że postawił teraz na całą Niemiecki, formację niemiecką, niemiecką. niemiecką. Tak, dwóch graczy z Alternate przecież ściągnęli, więc Slaksa może. I kogoś jeszcze, Slax i ktoś tam chyba jeszcze był, jeden Nie, jakoś mu tam jeszcze, jeszcze było. Aż Slax, tylko mi się tak skojarzył, że to. On, Kresji ale... chyba. To A, było. Kresi, tak. tak, Kres. tak, 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 tak. No i cóż, no i. No, oby, oby Paweł dał radę, tak samo jak Mateusz, no to też jest. W zasadzie to Mateusz to jest Polak, ale z brytyjską flagą. Tak no, nie wiem, jak tutaj go interpretować. Ale Polak, no dwóch Polaków. Płynie no to... polska krew i to jest tak, najważniejsze, tak, tak. więc mamy komu kibicować. Ja za to kocham polską społeczność, że my jesteśmy w stanie yy, nagle zmobilizować się, bo mamy jakiegoś reprezentanta bo może w teorii naszym reprezentantem nie jest, ale to bardzo motywuje nie, ale... całą społeczność no, Mateusz, do tego, aby... no, Mateusz, może znowu mi się pomyliło z, z tym z Łukaszem, no, z tym komendatorem. Chodziło o to, że bardziej właśnie. Yy no dwóch polskich zawodników, no Mateusz Wilczewski, no to jest polskie imię i polskie nazwisko, więc... Dokładnie tak, tam tak więc jak I nam przepraszam, się przepraszam, jeszcze jest jeden gościu, ale jeszcze jest jeden zawodnik. Też z, Polski, z polskim nazwiskiem. Znany, bardzo znany. Nie wiem, czy wiesz, o kogo mi chodzi. No trochę mi teraz zagrałeś, ale możesz mi powiedzieć, żeby mi podpowiedzieć. Jonathan Ellis Jabłonowski. A. <laughs> No, no, też tak. w zasadzie. I powiem Ci jeszcze więcej. Ileż to reprezentantów polskich i jezu. Jak my, jak my pół sceny profesjonalnej CSGO wstawiamy. No? Jeszcze jest jeden gość, tylko, znaczy jeden zawodnik, tylko nie, tylko nie ma nazwiska. Ma chyba, z tego co mi się wydaje, on ma, nawet z tego co gdzieś czytałem, on ma chyba narzeczoną albo żonę już teraz z Gdańska, albo sam jest z Gdańska. O, powiem ci, przerażasz mnie. Nie, nie, nie wiem, skąd masz te informację. <laughs> Peter nie. Stanisław Jargus. On, ja. on z tego co wiem, on gdzieś kiedyś chyba na jednym portali wyczytałem, że on jest, że on jest chyba. Albo ktoś z jego rodziny gdzieś tam z Gdańska, z tych okolic, mhm. więc... Patrz, ile się zrobiło nagle polskich akcentów Bardzo, bardzo dużo, ale to tylko i wyłącznie myślę, że dobrze o tym świadczy, ale tak wracając od Aha. tego, gdzie się to wszystko zaczęło, to jeszcze mogę się pochwalić, że z Pawłem yy, Dychą grałem raz SA przypadkowo. Dobrało nas, dobrało nas po randze, co chyba dobrze świadczy, albo źle świadczy o dycha o też w tamtym okresie, ale nie miałem wtedy jeszcze aż tak złych statystyk, więc kiedy jeszcze byłem jako zawodnik, no to dobrało mnie do meczu z Dychą i uh -huh. graliśmy sobie, słuchaj, Mirażka i były trzy dogrywki. Uh -huh. Dycha powiedział, że jeżeli byśmy tamtej dogrywki nie wygrali, to on wykończył wtedy karierę. <laughs> Był tak zdenerwowany, ale nie, bardzo, bardzo, bardzo sympatyczny gość, więc myślę, że zrobił dobry luk, że nie powrócił do polskiego podwórka, że on jednak niech pływa sobie cały czas na tej Międzynarodowej scenie realizuje no to... się bardzo dobrze, więc trzymam kciuki. i Mam nadzieję, że kiedyś może zobaczymy jeszcze jednego Polaka w składzie ENS, żeby tam dychanie było samotnione, i myślę, że wtedy to będzie wszystko idealnie spięte. Ty co teraz będziemy mówili? S4 ENS, tak? Dalej. O, oczywiście, oczywiście. No słuchaj, reprezentant Polski wymaga wsparcia ENS w tym momencie, więc ja bym powiedział, że ENS to już jest półpolska organizacja. I możemy oczywiście cokolwiek sobie mówić, że to jednak przecież wkład finansowy zagraniczny, nieprawda. Dycha gra, wsparcie jest, trzymamy kciuki, myślę, A teraz że... gra, teraz gra, tam był chyba wynik... Oj, dogrywka. Dogrywka, bo teraz warto przypomnieć nas, naszym słuchaczom, że e, grają w Snow Sweet Snow i Dycha... No, 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 no Dycha, no. no a kto ma być na prowadzeniu? 28 fragów. Oby nie było trzeciej dogrywki tylko. Wiesz <laughs> co, nie, ale, ale tutaj, no, znowu dycha. Pentak, no, mają Snapiego prowadzącego, jest Aludoto Sphinx, Sphinx, no, Sphinx, tak to się chyba czyta jego, więc jakby, no, tutaj ens pokazuje, no, ens jest na 2-0. Także no, it's for us, można tak powiedzieć w sumie. Ale to tylko pokazuje, że tam, gdzie wchodzi Dycha, tam od razu też się poziom zwiększa. Ja byłem mocno zaskoczony, powiem tobie, tą decyzją Sprout, ponieważ uważam, że Dycha i Snaci odwalali kawał dobrej roboty i często w takich najmniej wdzięcznych momentach, to oni wyciągali cądrze na prowadzenie. I pamiętam, kiedy jeszcze komentowałem swoje pierwsze spotkania w, wtedy chyba tu było jeszcze Mountain Dew League, to Dycha i Snatchi e, Często oskakiwali od drużyny powyżej 10 eliminacji, nawet i to dużo mocniej. Tam trójka reprezentantów z Niemiec, twu, twu, trójka reprezentantów Spróut pochodzenia niemieckiego była często mocno, mocno w plecy względem właśnie tutaj dwójki naszych Polaków i mnie to tak mocno zaskoczyło, że zrezygnowali tak naprawdę z najlepszych dwóch graczy, których mieli, ale mówię, może, może dla spraw to dobrze wyjdzie, może jednak ta bariera językowa gdzieś się tam co jakiś czas objawiała, objawiała i może po prostu tutaj teraz cały niemiecki skład będzie w stanie pracować ku zwycięstwu. Ostatnio zaliczyli całkiem niezłe spotkania, chociaż to i tak oczywiście wszystko mogło się lepiej potoczyć, nawiązuje oczywiście do Dreamhacka, bo tam wygrali tylko Sforce, potem ze Spirit przegrali, więc... I tak, takie myślę, że mieszana uczucia pozostają, ale bardzo dużo zmian widzieliśmy na początku 2021 roku. Raczej takie zmiany, które na pewno będą widoczne w nadchodzącym roku, więc na ten moment ocenienie w ogóle jakiejkolwiek gry zespołu jest dość ryzykowne. I myślę, że jakbyśmy się spotkali, słuchaj za miesiąc, to już dużo więcej będziemy mogli na pewno powiedzieć na temat no, tych zmian, które gdzieś tam nastąpiły. Będziemy w stanie już co nieco wyciągnąć na temat e, decyzji organizatorów e, drużyn i na temat też tego, jak te zmiany wpłynęły jednak na pozycję, chociażby właśnie w, ogólność, w tym rankingu. No dobrze, więc e, zobaczymy, jak to wszystko będzie się prezentowało. Oczywiście na, e, czytajcie wiadomości na scenie PCM.pl, bo tam są e, najlepsze wiadomości. <laughs> Ale e, tak już zupełnie poważnie, to e, Cóż, mam nadzieję, że Wam się spodobała ta rozmowa. No chcieliśmy tutaj trochę pogadać, trochę rozszerzyć te wszystkie tematy, jeżeli chodzi o światową scenę Counter Strike'a, bo jednak no, było o czym porozmawiać. No, ale jeżeli będziecie chcieli jeszcze takich rozmów, na przykład właśnie z Dominikiem, który jest wygadanym chłopakiem i wygadanym komentatorem, no taki powinien być komentator, to oczywiście e, z pewnością z pewnością e, będziemy jeszcze rozmawiać o, o innych, o innych e, wiadomościach ze świata e sportu, ze świata sceny Counter-Strike'a, bo w zasadzie tylko tyle. E, na tym się w zasadzie znam, bo na przykład ja się nie znam kompletnie na, na League of Legends, nie wiem, co tam się dzieje. Jedyne, co znam, to tu i ja Kosa. I, to, i, to, I to tyle, I, i, nic, i, nic, i nic więcej, no ale to może kiedyś sobie jeszcze pogadamy w ogóle na temat na temat yy, na przykład League of Legends, ale w takim bardzo takim właśnie jak coś na przykład jak, ben, jak będzie jakiś większy turniej czy coś, no to możemy wtedy, że Jankos wygrał jakiś większy turniej i tak dalej i tak dalej, no ale cóż na ten moment. Yy, Podziękuję Dominikowi. Dziękuję, dziękuję dziś, również. Dominik, że, że, że zechciałeś tutaj trochę pogadać, bo pomimo tego, że tych wiadomości ze, ze świata e sceny Counter-Strike'a, tej e-sportowej nie było dużo, no to jednak trochę rozwinęliśmy ten temat. Trochę o historii gdzieś tam pogadaliśmy, trochę o wszystkim. Także no cóż, śledzimy scenę, czytamy wiadomości, no i zobaczymy, co tutaj się zaprezentują organizacje, drużyny, no i jak to będzie później. Jakby w przyszłości, w przeszłości, co będzie, zobaczymy. Moim i Państwa gościem był Dominik y, Domek Nowakowski, komentator y, sceny Counter-Strike'a, ale też komentator Blasta, który zaczyna się właśnie w momencie, w którym będziemy też nagrywać taki właśnie podcast odnośnie blasta, więc zapraszamy i do wywiadu z Dominikiem na naszej stronie będziecie mieli link i do social mediów Dominika też będziecie mieli pod, pod wszystko pod nagraniem także dzięki ci Dominik dziękuję bardzo dziękuję że, również że, bardzo że, by było że, mi że, miło miło że, że sobie pogadaliśmy tak trochę, mam nadzieję, że się słuchaczom naszym spodoba, że tobie, że, że mogliśmy sobie po prostu pogadać o tak o całej scenie, no fajnie chyba było, nie wiem jak to ocenisz. No, spoczko, fajnie sobie czasem to wszystko podsumować i na pewno spojrzeć mm. troszeczkę z innego oka, z innej perspektywy dokładnie z innego oka możemy nie, nie chciałbym swoich oczu wymieniać. Natomiast no jako komentator wiesz, często spotkanie aż tak nie zwraca się uwagi na jakieś malutkie detale, tylko stara się jakoś to wszystko przełożyć na słowa, a jeżeli masz moment, aby właśnie sobie w dobrym towarzystwie porozmawiać na temat. Okay, całego. Ej, ej, ej. No. No, chociaż, no dobrze. Chociaż dobre słowa rzuciłem, ale widzę, że to też za dużo. Dziękujemy Państwu bardzo, Michał Urban z relacji PC Mod i Dominik Domek Nowakowski. Dziękujemy, no i cóż, do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Trzymajcie się i zapraszamy oczywiście do oglądania turniejów, do dyskusji z nami, bo to też jest dla nas ważne jako dla dziennikarzy, komentatorów, że, żeby po prostu rozmawiać o tym, żeby mieć swoje poglądy. Z... Możemy ewentualnie też, jak ktoś będzie zainteresowany w komentarzu, też go zaprosić do takiej rozmowy, pogadać, bo to też, yy, wiesz, to też będzie jakaś perspektywa z roliki widzę, jak on to ocenia, tak? To wszystko będzie tak podsumowaniem takim. Także, cóż, dzięki jeszcze raz i do, do następnego.